Misja Euro, grupa C, Dobrosław Kowalski. Sławku, dawno się nie widzieliśmy, nie? No tak, trochę czasu minęło. Tak. Od poprzedniego odcinka. Tak, to prawda. Ale zobacz, dziś tak trochę na wesoło znowu mamy grupę bałkańską. No tak. Ja to wiem, tak do mnie pijesz. Znaczy może nie piję, ale wiesz... No akurat nie są to moje ulubione reprezentacje z tego regionu, ale wiesz, że właśnie tą piłkę bałkańską bardzo lubi od czasów jugosłowiańskich. No i grupa w ogóle bardzo ciekawa, też ze względu na inne drużyny. Anglię i Danię. No dobra, to jak to będzie wyglądało według naszego uznania? Zobaczymy już za chwilę trochę bardziej szczegółowo o tym. Zostańcie z nami. Tam wiem, że zawsze nosiłeś koszulki innych zawodników. Tak, Bośnia, moje formacje tutaj wiesz, bez względu na różne tam etniczne i jasne, polityczne jasne zawirowania, choć na Bałkanach ostatnio brzeg niebezpieczny znowu. No, jak w większości świata, ale w Republice Serbskiej. No zresztą to ta sytuacja, ten bałkański kościół też nieraz na wydarzenia piłkarskie ma wpływ, różne rzeczy się dzieją, czy to też pojedynka ostatnio takie najbardziej były słabe serbsko-albańskie, wiesz, wiadomo, Kosowo i no, ale to co i tak dalej, ale zostawiamy politykę. No czy jestem ciekawy, jak tutaj właśnie te bałkańskie drużyny zmierzą się z przedstawicielami, nazwijmy to, północnej Europy. Ale powiem ci, że mimo wszystko wyżej dla mnie tutaj to od razu mówię, zawsze jeżeli chodzi o kolejność, no to faworytami do wyjścia z dwóch miejsc bezpośrednio dających awans do 1/8 finału są jednak Anglia i Dania. Też mnie tak wydaje. Ale o trzecie miejsce ze wskazaniem widzę tutaj bardziej Słowenię niż Serbię. A wiesz, powiem ci też tak pomyślałem. Pierwszy raz chyba jesteśmy zgodni, jeżeli o to chodzi. Ale wiesz dlaczego? Bo Serbii na tych turniejach ostatnio idzie tak słabo, jak krew z nosa. Niby coś potrafią. Niby potrafią zagrać, niby potrafią strzelać bramki, niby potrafią zagrozić tym najlepszym, ale finalnie i tak nie udaje im się osiągnąć wyniku. Prawda? Ale nawet w poprzednich eliminacjach, gdzie się spisywali bardzo dobrze, czy do mistrzostw Europy, czy do mistrzostw świata, w tych eliminacjach no, nie był to taki dobry występ. Z Węgrami przegrali tą grupę dość wyraźnie. Tak, naprawdę nie był najlepszy czas tej reprezentacji, 15-9 w bramkach. Szybciutko sprawdzamy ich ostatnie wyniki. W marcu tego roku Serbia zagrała z Cyprem, towarzysko wygrała 1-0. No i ten mecz z Rosją. Mecz, który sprawił, że sympatia do tej reprezentacji w wielu momentach i miejscach gdzieś bardzo uciekła. Porażka z Rosją w Rosji w tym towarzyskim meczu 0-4. No, tutaj znowu wchodzi w politykę, która niestety. Wiadomo, że Rosja sympatyzuje. No dobra, ale wiesz... Akurat z Serbią i wzajemnie. I odnoszę wrażenie, że to jest tak jakby już, wiesz, takie wielu z nas takie przekreślenie tej reprezentacji. Wszyscy będą czekać po prostu, aż odpadnie i pojedzie do domu. Natomiast patrząc stricte na eliminację, to ci powiem, różnie to wyglądało. Mieli olbrzymi problem w meczach z Bułgarią. Remis 2-2. Ledwo wygrali ten drugi mecz eliminacyjny z Węgrami. No przepraszam, przegrali 2-1, to niewiele im pomogło. Wygrali z Litwą po dużych bojach. U siebie z Węgrami też przegrali. To już sprawia, że uciekły im Węgry na kilka punktów. Ledwo z tą Czarną Górą, mimo że ten wynik 3-1, to ten wynik nie pokazał za wiele tak naprawdę. W meczu pierwszym z Bułgarią też remis. Wcześniej, w trakcie eliminacji był mecz towarzyski z Jordanią. Ledwo wygrany. Wiesz, no w Czarnogórze też ledwo wygrany mecz, co prawda ta różnica dwóch goli nie wskazuje tak do końca po wyniku patrząc, że zespół wygrał spokojnie, bo po prostu ten wynik przyszedł w wielkich bólach i tak naprawdę ta Serbia jak dla mnie jest dużą zagadką, nie wiem jak sobie ten zespół poradzi, ale tak jak mówisz... Pewnie też... ostatni turniej Tadicia, pewnie nie wiem czy da radę pociągnąć tą... Różne Blachowicz ciągle taki niespełniony, mimo wszystko też po transferze do Juventusu. No, przewidywano mu wielką karierę, troszeczkę gdzieś tam się przystopował.
Okej, zrobił, podpisał kontrakt z Juventusem. No tak, tak, mówię, ale właśnie w tym Juventusie, no... No dobrze, ale my patrzymy pod kątem, wiesz, sportowym, a pan pewnie patrzył pod kątem finansowym, bo kariera zadowalająca. No tak. Więc wiesz. Ale wiesz, znam zawodników, u których to w parze idzie jedno i drugie. No, właśnie. Tak powinno być. Tak, no jest to zawodnik ciągle młody, jak na piłkarza. No zgadza się. Tutaj. No mimo wszystko perspektywicznie. Też prawda. Jeszcze. Zobacz, teraz co jest istotne, w tej grupie C mamy dwie drużyny, które walczyły również w eliminacjach. No Wiedeń, tak, Słowenia i Dania. Słowenia i Dania. Dania jest na się lepsze, 1-1 i 2-1. Dwie drużyny, które wywalczyły tę samą liczbę punktów, po 22 gole w tych eliminacjach. Słowenia mi zaimponowała w rozgrywkach eliminacyjnych niesamowitym bilansem bramkowym. 20 zdobytych goli, 9 tylko straconych, przy 19-10, jeżeli chodzi o Danię. No to tutaj jest zupełna różnica. Z tym, że weźmy pod uwagę teraz mecze bezpośrednie tych zespołów. Słowenia rywalizowała z Danią dwukrotnie, tak jak to zwykle w eliminacjach. 2-1 wygrywa Dania u siebie, więc to też ma duże znaczenie. W meczu na Słowenii tylko remis, rozpaczał remis, sprawia, że to Dania wygrywa grupę tak naprawdę. Natomiast gdyby tak prześledzić poszczególne mecze tych zespołów, to Słowenia się naprawdę dobrze prezentowała. Ta grupa nie była eliminacyjna jakaś wybitnie trudna, ale też nie była taka łatwa, bo te zespoły wszystkie prezentowały zbliżony poziom. Tam Finlandia, tam Irlandia Północna, też Kazachstan, tego, no, tam szczególnie w Kazachstanie ciężko się gra na tym stadionie ze sztuczną murawą. Więc no, Kazachstan w tej grupie w ogóle nawiszał. No. Praktycznie się liczył. Może nie do ostatniej kolejki, ale była spora szansa. 18 punktów, tyle co Finlandia. Tu masz rację, mówisz, że nie do ostatniej kolejki, tak nie do końca, bo tam nawet w tej ostatniej kolejce teoretycznie mógł jeszcze coś namieszać, licząc... Ale grali chyba z... Tak. To był zdaniem ostatni mecz chyba, tak? Zaraz zobaczę, natomiast obie te drużyny, Kazachstan i Finlandia, z tej grupy awansowały do fazy barażów. A Kazachstan ostatni mecz w eliminacjach grał z Grecją. I tylko, że to był mecz, no, ci bardzo mocno przegrany, 0-5. Natomiast jeżeli... Oni mieli właśnie chyba jeszcze teoretyczną szansę tutaj, ale ta porażka to i tak. Natomiast w fazie grupowej, ostatni mecz zagrali ze Słowenią, przegrali również. Szybko zerkam na to, w jaki sposób tutaj wyglądała ta ostatnia część eliminacji Dania na przykład. Dania w towarzyskim meczu wygrywa z Wyspami Owczymi i remisuje ze Szwajcarią. Szwajcaria, która też grać będzie na tym turnieju, grać będzie w grupie A, rozmawialiśmy o tym wcześniej już, prawda? Zobaczymy, jak sobie zespół Danii będzie radził teraz. Mi się podoba gra Danii na turnieju wielokrotnie. W jakimkolwiek turnieju mistrzowskim Dania, jeśli ma optymalny skład, bez kontuzji, bez jakichś tam urazów. Dania z poprzedniego Euro bardzo fajnie się zaprezentowali, mogli finale zagrać. Tam wiele rzeczy jest. Naprawdę ta drużyna, to już pomijając Eriksena, pierwszy mecz wygrany z finalem na nos skutek wydarzenia tego niecodziennego. Na szczęście się skończyło to wszystko. Myślę, że tą drużynę to jeszcze na tym turnieju bardziej skonsolidowało. Bo pamiętam jeden mecz, chyba to był ćwierćfinał, czy ten mecz bezpośrednio wyjście z grupy, gdzie tam jeszcze nie byli pewni tego, pamiętam, i tych kibiców. Bo to chyba był w Kopy, grali u siebie, z tego co pamiętam. Pamiętam, że ten cały stadion grał z nimi. To była taka mobilizacja. Naprawdę świetne to było. Ale to dobrze, że widzisz, potrafili się zmobilizować, ładnie zagrali, doszli aż do półfinału, jak dobrze pamiętam, bo jest porażka z Anglikami. Ja wtedy bardzo na nie kibicowałem, nie za bardzo podobał mi się ten efekt końcowy, ten finalny wynik, tam sporo się działo z innych względów, też ta grupa kibiców, to pobita przez Anglików, prawda, dzieci bite w autobusach z rodzicami tylko dlatego, że nosili flagę Danii, wtargnięcie kibiców na trybuny, gdzie siedzieli kibice duńscy, zero reakcji ochrony, policji, służb porządkowych, gdziekolwiek to się działo, wszyscy chcieli po prostu tak zachować się chyba jak bydło, bo to tak wyglądało z tych wszystkich telewizyjnych stawek, urywków. I tak szczerze to sprawiło, że ja za tą angielską piłką jeszcze bardziej nie przepadam, jak przepadałem wcześniej, nie? Więc w tej grupie zdecydowanie
bo wiem, że są silni i mogą namieszać, mogą wygrać wszystkie trzy mecze i wyjść z pierwszego miejsca bez straty punktu, tak jednak nie będę im kibicował. Ani w żadnym z kolejnych spotkań. Nie? Znaczy wiesz, też trudno nawet z tymi czy Serbią czy ze Słowenią przypisywać od razu trzy punkty, ale suma summarum myślę, że Anglia z pierwszego miejsca, Dania, być może jakiś punkt mniej, jakiś remis gdzieś po drodze z Anglią może urwie punkt, gdzieś myślę przewagą jednego, dwóch punktów Anglia, Dania i postawię ci na trzecie miejsce jednak na Słowenii, bo się wiadomo, no że dobrze. To awans, ale zapisuję tak jak zapisałem poprzednie grupy, potem to skomplikuję. Potem to skomplikujemy, też tak zapiszę, ale zobacz jeszcze zanim sobie to też tak ugruntuję, popatrz Słowenia, Dania pierwszy mecz, Serbia, Anglia też zaczną w tej parze. Nie wydaje się, że ten mecz Serbii z Anglią w pewnym sensie może właśnie być odpowiedzią na to, czy Serbia wyjdzie z grupy, czy Anglia dalej. No w ogóle cokolwiek czy Serbia pokaże cokolwiek. Dla mnie to jest w tej chwili, to właśnie czy nawiąże walkę o wyjście z grupy. Wiesz, pierwszy mecz Anglia, silny przeciwnik, też jest jakiś taki zawsze coś takiego, że drużyna się potrafi zmobilizować. Zgadza się. No i zakładając znowu, że Duńczykom uda się w tym pierwszym starciu wygrać ze Słowenią, zakładając, bo oczywiście to też nie jest takie oczywiste, bo Słowenia sama w sobie też potrafi trochę namieszać, tylko tutaj nie będzie jednak faworytem tego meczu. A ja sobie się przypomniał, że chodzi o Słowenię, też po rozpadzie Jugosławii w latach 90. no niespecjalnie się liczyła zawsze, to gdzieś tam były ostatnie miejsca, dostarczyciele punktów była, można powiedzieć. I pierwsze eliminacje Euro 2000. Po barażach z Ukrainą, ile dobrze pamiętam, kwalifikują się. No mają wtedy zachowicia Milana Paglina na ławce Stesko Katanec, były zawodnik, który przedwcześnie musiał ze względu na kontuzję zakończyć karierę. Pierwszy mecz wtedy jeszcze z tak zwaną nową Jugosławią, czyli praktycznie Serbia plus Czarnogóra, do przerwy 3-0 prowadzą. To była taka konsternacja, choć Jugosławia po przerwie doprowadziła do remisu 3-3, mecz był, można powiedzieć, trochę zwariowany, no ale ta Słowenia właśnie wtedy pokazała, że... Zresztą na każdym turnieju, w którym nie grają regularnie, czy na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, ale jeżeli się kwalifikują, no to też może tak z przymrużeniem oka ich się traktuje i najwyższy czas przestać, bo jednak w tej grupie też się awansowali i chyba podczas Mistrzostw 2010 w RPA naprawdę nie na turniejach się nie pątają, nie kładą się przed przeciwnikami, ale to dużo trudniejszym. Może być przez to też ta grupa ciekawsza niż się wydaje, mimo że te reprezentacje nie są tak medialne jak choćby Chorwacja, Hiszpania, prawda, Włochy, nie wiem, Niemcy, Szkocja, Szwajcaria, Francja, Holandia, bo to są takie zespoły, które potrafią zagrać fajny turniej, potrafią coś pokazać. Nie robią też wiele szumu może wokół siebie, ale bardzo solidnie. Dokładnie tak. Solidnie grają. No dobrze, no to wiesz co, ja ci powiem. I wydaje mi się właśnie, że teraz jest Słowenia ten napalik znoszący, a Serbia niestety trochę kikuje. Wiesz co, ja ci powiem, chciałbym, żeby ta grupa się ułożyła w ten sposób. Dania, Słowenia, Serbia, Anglia, ale tak nie będzie, więc to jest niemożliwe. Choć gdyby się tak zdarzyło, to pewnie ktoś potem powiedziałby, że to były proroczesne. Myślę, że Anglia tę grupę wygra. Także Zezana napisuje. Myślę, że Serbia zajmie miejsce czwarte w tej grupie. Natomiast ja się mocno zastanawiam nad tym, czy Słowenia nie pokusi się o niespodziankę, mimo że to Duńczykom będę kibicował w bezpośrednim starciu. Czy nie pokusi się o niespodziankę i wbrew temu, co myślimy, właśnie nie zapewni sobie wygraną z Duńczykami miejsca bezpośredniego awansu z drugiego miejsca. I tak obstawię. Słowenia i Dania z trzeciego miejsca. Choć mówię, to jest wbrew sympatiom, myśleniu logicznemu. No ale czasami właśnie tak, takie typy okazują się trafne, jeżeli się odrywasz właśnie od tych swoich sympatii. Bo jakbym miał tak mówić, to bym Anglików w ogóle do turnieju nie dopuścił. Z urzędu, tak. Jak Rosja. No tak, ale to już wiadomo, oni to tam akurat swoją drogą sobie nagrabili po swojemu, nie rywalizują w Mistrzostwach Świata z Uzbekistanem, nie wiem, chociaż oni też już nie chcą z nimi grać, to jest zrobili ostatnio taki turniej Mistrzostw Świata, gdzie zagrali reprezentacja młodzieżowa, reprezentacja troszeczkę mniej młodzieżowa, pierwsza reprezentacja i Chiny chyba z nimi się zmierzyli. No to Mistrzostwa Świata z prawdziwego zdarzenia. Tak, jeszcze kolej północny. Zabrakło, tak. To jakby tak wszystkie te trzy nacje się tam zmieniliby, turniej nad turnieje, mecz, rewanż, słuchaj, puchar. Wtedy może Chiny nie robiłyby transmisji z meczu tak jak zwykle, że dzień później jest u nich mecz, się odbywa.
kibice w Chinach, ale czasami się zastanawiali, ile te mecze trwają, bo kiedyś czytałem taki fajny artykuł, że mecz normalnie trwa 90 minut plus doliczony czas gry, a telewizja chińska tak montowała te mecze, żeby wyglądało, że Chińczycy jak równy z równym grali z Brazylią, Niemcami, Hiszpaniąskim, by się tam nie mierzyli. I jeżeli nawet bramki padały dla przeciwnika, to tych goli nie pokazywano. Zwykle mecze się kończyły wynikami 1-0, 2-0. Czasami mecz zmontowany był z materiału 30-minutowego, tych lepszych fragmentów. Także w Chinach pokazują, że wszystko jest możliwe. Kwestia interpretacji wydarzeń. No dobra, dobra Sławek. Według ciebie Anglia z pierwszego, potem Dania, może Słowenia z trzeciego miejsca awansuje, Serbia czwarta. Ja tu troszeczkę pomieszałem dla zabawy. Jeszcze tak powiem, że wiesz, ja może nie jestem aż tak negatywny nastawiony, jakoś specjalnie nie kibicuję, ale dla mnie jest to swoisty fenomen. Drużyna, no taka potęga piłkarska, jakby nie brać, praktycznie co wygrała w swojej historii jako reprezentacja. Mówisz o piłkach? No, bardzo niewiele. No, jeden turniej wygrała tak naprawdę w 66 roku. Cały czas oni twierdzą, że są najlepszą nacją świata, jedyną nacją świata, która piłkę grać potrafi. Gdyby tak było, to pewnie by zdominowali rozgrywki tak jak wiele europejskich czy innych federacji. A tutaj tego w ogóle nie widać, także sobie, ale ja jestem tego samego zdania. Wiekom do światowej czołówki zawsze było blisko, natomiast nigdy to nie znaczyło, że byli tą najlepszą reprezentacją. Tak jak oni w głowach gdzieś tam mają zdradę, że tak na początku nie chcieli w ogóle rywalizować w mistrzostwach, nie przystąpili do FIFA jako federa założycielska. Tak. Nie chcieli rywalizować w mistrzostwach świata, bo uznali, że to nie ich poziom w ogóle jest i nie będą się fatygować. No, no to teraz widzimy, jak tutaj ich poziom jest tak naprawdę. No ja naprawdę bardzo, ale to bardzo chciałbym, żeby ten ich turniej zakończył się szybko, żeby ta ich buta gdzieś tam schowana była do buta, bo tego najbardziej nie lubię. Amerykanie też są tacy. Ale oni są tacy trochę śmieszni. W tym sensie, że oni jak nawet na ostatnim miejscu mają w turnieju zawodnika, który biegnie dookoła gdzieś tam bieżni, to tak pokazują transmisję, że wszyscy myśleli, że wygrywa. Więc to jest trochę takie bardziej na zasadzie, wiecie, my jesteśmy najlepsi, nikt nas nie pokona, nawet jak nie jesteśmy najlepsi, to tak to pokażemy, żebyśmy byli. Natomiast Ameryków nie denerwuje, Ameryków nie denerwuje przede wszystkim ta ich buta. To ich takie przeświadczenie, że oni są najlepsi, nawet jeśli daleko im do tego, to z żadnego słowa krytyki nic zupełnie, bo oni są najlepsi. No popatrzmy, gdzie byli w europejskich rozgrywkach, gdy w ich klubach mogli grać tylko Anglicy. No mieli okres, jednak przełom lat 70-80 był. No świat zaspał. No może różne kluby potem wykluczeni. Nie rywalizowali. No, ale jak się ma takich, jak się ma takich kibiców, którzy lubią mecze, wiesz, rozstrzygać na ulicach. Ale jeszcze przed prawem Bosmana, no to tam początek lat 90. no to faktycznie nie przybijali się tutaj. Ale wiesz co, nie przekonasz mnie. W tamtym czasie ta piłka angielska wyglądała na zasadzie kopni, biegni, gdzieś tam na główkę komuś coś spadnie, dośrodkowanie. Zero polotu, zero finezji. Do dzisiaj się zastanawiam, co ludzie widzą w tej Premier League. Championship jeszcze. No, to dalej, to jest... dalej jest wielu fascynatów tej ligi. Ja oczywiście nie mówię, że mają mnie oglądać, to jest ich kwestia, natomiast no, to nie jest to. Mnie to naprawdę nigdy nie leżało. Zawsze byłem bliżej tej piłki Włoszech, Hiszpanii, już nawet Bundesligę wolałem oglądać bardziej jak ligę angielską. No, każdy ma swoje opanowania, każdy ma swoje jakieś fetysze i każdy lubi to, co lubi. Prawda jest taka, że z różnych względów, mniej lub bardziej normalnych, logicznych, Anglikom kibicować nie będę. A że wygrają tę grupę, najprawdopodobniej tak się stanie, bo też przeciwnicy nie są na tyle. Pamiętaj, że Danii będę kibicował, choć ja już nie jestem jakimś takim, wiesz, fanem akurat reprezentacji Danii zdeklarowanym, ale chciałbym, żeby zaszli jak najdalej, bo mają jeszcze tą generację. Właściwie tam u nich jest ciągłość, nie mają takiej zapaści nigdy. Raz ta drużyna zagra lepiej, dojdzie dalej na turnieju. Raz się nawet nie zakwalifikuje, ale jest to, nie ma takich okresów, gdzie by zupełnie ich nie było wcale, tak? To jest właśnie ten największy jakby ich plus. Dobra Sławek, to my już myślę tę grupę C zostawimy gdzieś tam w próżni, jak sobie ona żyje swoim życiem, być może jeszcze do tego wrócimy kiedyś tam przy okazji, bo myślę, że nasi widzowie też już trochę tutaj
potrzebują wytchnienia od tych Anglików i tego narzekania z mojej strony na ten temat. Także w następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak Rumuni, Belgowie, Słowacja czy Ukraina poradzą sobie naszym zdaniem na turnieju Grupa E już w kolejnym wydaniu.